oczywiście, jeżeli można pracować brutalnie, mieliby tam pracować znakomitych muzyków, którzy do jakiegoś czasu, po dzień dzisiejszy, tworzą znakomitą formację instrumentów dętych nozy gras. No to jest taka pierwsza linia śródmęcia. Znakomici, przesympatyczni ludzie. Otóż oni w ramach swojego turnieju mieli zaplanowaną trasę na koncerty w Sankt Petersburgu i drogą kolei austriackich, czeskich, później przez polskie PKP i rosyjskie linii podróżowały w czasie pociągu. Podróż była z tego względu bardzo radosna, ofiarowała przeżycia maści przeróżnej i właśnie jeden z tych muzyków kuzonista, Leonard Pau, po dotarciu na miejsce do tego w Petersburgu, już tam pod dobrym wrażeniem przeżyć właśnie przed nich, napisał utwór pod tytułem Ekspres.